roku rozpocznie się budowa stadionu lekkoatletycznego na Świątkach. Obiekt zostanie zbudowany przy zespole szkół nr 6. Z prawdziwą przyjemnością mogę poinformować, że wreszcie te nasze działania związane z uruchomieniem procesu inwestycyjnego dotyczącego budowy stadionu lekkoatletycznego w Szczecinku zakończyły się. To znaczy przez te kilka lat zabiegaliśmy o wsparcie finansowe, jeżeli chodzi o to przedsięwzięcie. Przypomnę, mamy podpisaną umowę z Ministerstwem Sportu na współfinansowanie tego zadania, ale też w zeszłym tygodniu rozstrzygnęliśmy przetarg na budowę stadionu lekkoatletycznego Szczecinek Świątki. Wpłynęły dwie oferty. Jedna firma to jest firma Tamex z Warszawy. Kwota, za którą chce wykonać to przedsięwzięcie, to jest 9 865 101 zł. I druga firma Morris Polska, też z Warszawy. Ta druga firma za 11 099 802 zł. Komisja przetargowa zweryfikowała obydwie oferty. Oferta numer 2 została odrzucona ze względu na kwotę przekraczającą wartość środków finansowych, jakie przewidzieliśmy na realizację tego zamówienia, oraz niekompletność, ponieważ wezwaliśmy oferenta od uzupełnienia oferty, nie została uzupełniona. Zatem mogę tylko powiedzieć, że 21 marca chcemy podpisać umowę na realizację tego przedsięwzięcia z firmą Tamex z Warszawy, a 1 kwietnia przekazać plac budowy. W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zapisaliśmy, że oferent wchodzi już na przygotowany plac budowy. Gdybyśmy chcieli dzisiaj zobaczyć, co się dzieje na Świątkach, to własnymi siłami poprzez pracowników powiatowego zarządu dróg wycinamy, usuwamy ponad około 400 drzew z tej przestrzeni, na których będzie zlokalizowany stadion, a zatem firma, wchodząc na tą inwestycję, będzie miała już w jakiejś części przygotowany plac budowy. Termin realizacji inwestycji to jest 15 listopada 2017 rok. Natomiast montaż finansowy tego przedsięwzięcia to jest 2016, 2017, 2018. Po zakończeniu zadania część wydatków związanych z finansowaniem tej inwestycji przechodzi jeszcze na rok budżetowy 2018. A jeszcze może o zarządzaniu tym obiektem. Kto będzie nim zarządzał? Kto będzie na terenie, powiedzmy, zespołu szkół numer 6 danego rolnika? Czy to będzie jakaś oddzielna jednostka, czy będzie tym stadionem zarządzała szkoła? No przyznam, że nie ma jeszcze nawet takiego pomysłu dotyczącego, jeszcze nie myślimy o tym, jak to powinno funkcjonować, chociaż nie ukrywam, że w moim zamyśle i taką pewnie wariant będę chciał zaproponować zarządowi powiatu, że tym stadionem powinna zarządzać szkoła, czyli zespół szkół numer 6, ponieważ ten obiekt jest przy szkole, ma być przy szkole, wtedy mamy i mniejsze koszty, ale też, a może w perspektywie nawet istotne jest, że szkoła mogłaby na bazie również tego obiektu spróbować uruchomić klasę sportową o jakichś dyscyplinach z lekkiej atletyki. Taki jest zamysł, aby w taki sposób ten obiekt funkcjonował, ale być może, że w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia zostanie jakieś przemyślane czy wymyślane inne rozwiązanie, które przede wszystkim ma zoptymalizować wydatki związane z utrzymaniem tego stadionu, ponieważ no, nie należy ukrywać, stadion to jedno w zakresie inwestycji związane z jej realizacją, a później jest utrzymanie na określonym poziomie, w określonym standardzie tego obiektu, a to też są jakieś koszty. No ale najpierw niech stadion powstanie, zobaczymy, jak to będzie dalej. Tak samo uważam. Najpierw niech powstanie. Dzisiaj ten 21 marzec będzie takim deadline'em do rozpoczęcia procesu inwestycyjnego. Kolejna firma meblarska dołącza do szczecineckiego klastra meblowego, poinformowano dziś na konferencji prasowej. Jest to firma Grześkowiak z Wolsztyna. Firma Grześkowiak z Kronospanem współpracuje już od 10 lat. Zajmuje się produkcją komponentów meblowych. W tej chwili zatrudnia ponad 50 osób w Wolsztynie. W Szczecinku na początek pracę znajdzie około 40 osób, a docelowo firma zatrudniać będzie dwa razy tyle. Prace przy budowie nowego zakładu rozpoczną się w połowie roku, a produkcja ma ruszyć w grudniu. Więcej na ten temat na naszej stronie internetowej.
Trwa Festiwal Kultury Krajów Anglojęzycznych. Festiwal jest imprezą cykliczną, odbywającą się w bieżącym roku po raz 19. Jest to propozycja skierowana do uczniów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, polegająca na umożliwieniu prezentacji osiągnięć dydaktycznych i wychowawczych w formie przygotowanych przez uczniów spektakli teatralnych, konkursu piosenki, gier językowych oraz koncertów w trakcie 3 dni festiwalowych. Oczywiście wszystko to w języku angielskim. Podczas festiwalu odbywały się warsztaty artystyczne, przegląd małych form teatralnych w języku angielskim, występ zespołu Dudziarzy z Częstochowy, a także przegląd piosenki w języku angielskim. Szczecinecka Biblioteka Publiczna imienia Bogdana Chorodyckiego zaprasza na wystawę prac Lidii Kubisztal. W marcu, codziennie w godzinach pracy biblioteki, można podziwiać pracę artystki z Bornego Sulinowa. Wystawa zatytułowana jest Wycieczka do Włoch. Prezentuje nastrojowe, pastelowe obrazy, które przedstawiają przepiękne krajobrazy i niezwykły klimat włoskich miast i miasteczek. Dwaj pijani awanturnicy skatowali na dworcu PKP w Szczecinku śpiącego mężczyznę. Taki obraz zarejestrowały w środę wieczorem kamery miejskiego monitoringu. Operator monitoringu zwrócił uwagę na dworzec, dojrzał właśnie mężczyznę, który jest kopany przez dwóch innych ludzi. Jeden z tych mężczyzn oddał mocz na tego człowieka na twarz. Nasz patrol od razu zareagował, udał się tam na miejsce. Kiedy już tam weszli na dworzec, ten mężczyzna leżał na podłodze. Sprawdzili, czy oddycha. Był oddech, miał wyczuwalny puls. Wezwana została również załoga pogotowia ratunkowego, którzy przybyli na miejsce i od razu też udzielili pomocy temu mężczyźnie, zabrali go do szpitala. Na miejscu też zjawili się sokiści, którzy udzielili tutaj asysty dla naszego patrolu, który ujął sprawców tego pobicia na miejscu tam, na dworcu. Czy na miejsce przyjechała również policja? Tak, również na miejsce przyjechał patrol policji. Patrol udał się do szpitala, natomiast strażnicy miejscy dostali dyspozycję dyżurnego, żeby przewieźć tych ujętych sprawców tego pobicia do Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, co też uczynili. Kilka godzin później strażnicy miejscy interweniowali w szpitalu, gdzie dwóch nietrzeźwych mężczyzn zakłócało porządek publiczny. Okazało się, że są to ci sami mężczyźni, których zatrzymano na dworcu i przekazano policji. Policja nie znalazła podstaw do ich zatrzymania w policyjnej izbie zatrzymań. Strażnicy miejscy doprowadzają mężczyzn do Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, gdzie policjanci wykonują w niezbędnym zakresie czynności z tymi mężczyznami. Między innymi badają mężczyzn na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Okazuje się, że jeden z mężczyzn ma 2 promile, drugi 2,5 promile. Cała trójka jest bardzo dobrze znana szczecineckim mundurowym, którzy często w swoim towarzystwie spożywają alkohol. Pokrzywdzony również zna tożsamość sprawców. To są mężczyźni, którzy nie posiadają stałego miejsca zamieszkania, prowadzą włóczęgowski tryb życia. Niemniej jednak policjanci wiedzą, gdzie najczęściej przebywają, znając tutaj tożsamość, jak również biorąc pod uwagę, że mężczyźni są pod wpływem alkoholu i nie mając świadomości, w jak brutalny sposób doszło do tego zdarzenia, zadecydowali, że po wykonanych czynnościach mężczyźni zostaną zwolnieni do domu. Więcej na ten temat w dalszej części naszego dzisiejszego programu. Już 20 marca w Szczecinku odbędą się kolejne wybory uzupełniające do Rady Miasta. Wybory w okręgu numer 19 to jest okręg, który obejmuje ulice Chodkiewicza, Kamienną i 28 lutego. Siedziba będzie w stałym lokalu wyborczym, to jest w Szczecineckiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy 28 lutego 14a. No i mogę jeszcze dodać, że wybory będą w godzinach od 7 do 21.
Jak będzie wyglądało głosowanie? Głosowanie będzie tak jak przy innych wyborach. Każdy wyborca może otrzymać jedną kartę do głosowania. Oczywiście wcześniej, jak przyjdzie do lokalu wyborczego, to musi przedstawić swój dowód osobisty czy jakiś inny dokument ze zdjęciem. To zdjęcie, żeby było w miarę aktualne. I otrzymuje jedną kartę do głosowania, jest możliwość skorzystania z kabiny, jest to też lokal dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, czyli będzie stolik, zasłonka do tego. I żeby głos był ważny, należy postawić znak X w jednej z kratek. Mamy 4 kandydatów. Czy również będzie pomoc dla osób niepełnosprawnych, jak przy normalnych wyborach? Tak, będzie samochód w godzinach od 11 do 13 można zgłaszać. Teraz jeszcze do piątku do Urzędu Miasta w końcówka 44, natomiast dniu wyboru 24 i 63. Już po raz czwarty ulicami Szczecinka przejdzie orszak Niedzieli Palmowej. To już czwarty orszak Niedzieli Palmowej, na który serdecznie zapraszam oczywiście mieszkańców i wszystkich mieszkańców powiatu szczecineckiego. Mam nadzieję, że to po raz kolejny będzie barwny orszak Niedzieli Palmowej, gdzie wyjdziemy nie tylko w barwnych strojach, ale także z kolorowymi palmami, ponieważ to nieodzowny element tego dnia. Jaki będzie scenariusz? Scenariusz jest troszkę rozbudowany ze względu na to, że w tym roku zrezygnowaliśmy z inscenizacji ostatniej wieczerzy, którą odgrywaliśmy wieczorem, na rzecz orszaku właśnie. Rozbudowaliśmy scenki teatralne podczas tego orszaku. Trasa jest bez zmian, ale scenki będą obszerniejsze. Jak to się zaczyna? O której i skąd? Jak zwykle zaczynamy mszą świętą o godzinie 11 w Kościele Ducha Świętego. Formowanie orszaku odbędzie się o godzinie 12 i tam rozpoczynamy pierwszą scenkę Jezusa z apostołami z rozmnożeniem chleba i ryb. I kolejne scenki? Kolejne scenki odbędą się przy Urzędzie Skarbowym, która po raz pierwszy tam się odbędzie. Zawsze stawaliśmy dopiero przy Szkole Muzycznej. Tam będzie kolejna oczywiście scenka z Sanhedrynem i ostatnia finałowa scenka na muszli koncertowej. Jak to będzie wyglądało na muszli? Na muszli oczywiście po scence zaprosiliśmy dzieci z przedszkola imienia Kornela Mokuszyńskiego. One zatańczą m.in. taniec z palmami. Później mini koncert zespołu młodzieżowego, który pośpiewa religijne pieśni i zespół ludowy, tym razem zespół Jarzębiny, podczas którego jednocześnie będzie rozgrywał się konkurs na najwyższą i na najładniejszą palmę wielkanocną, teraz już po raz czwarty. Poza tym jak zwykle zapraszamy na gorący poczęstunek na muszli koncertowej oraz zapraszamy wszystkie dzieci do udziału w warsztatach rękodzieła. Też będzie to po raz pierwszy. Proponujemy dwie formy tej pracy. Będą to palmy wielkanocne, które będzie można zabrać sobie do domu, oraz pisanki wielkanocne i witraże świąteczne. W tym roku proponujemy także zakup ozdób świątecznych, ponieważ sołectwa z gminy Szczecinek pojawią się na muszli koncertowej z własnoręcznie zrobionymi ozdobami i będą po prostu je sprzedawać. Także wszystkich mieszkańców zapraszamy do kupna tych ozdób. O tym, że brzegi naszych jezior są zaśmiecone, wiadomo nie od dziś. Wędkarze do tego też się przyczyniają i dlatego Zarząd Koła Jesiotr Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinku zaprasza wszystkich chętnych, przede wszystkim wędkarzy, do wzięcia udziału w akcji Sprzątanie Jeziora Radacz, która odbędzie się w najbliższą niedzielę. Zaczynamy od Jeziora Radacz. Zarząd Koła Jesiotr PZW zaprasza wszystkich chętnych, zwłaszcza wędkarzy. 20 marca tego roku w niedzielę zaczynamy od sprzątania jeziora Radacz. Wyjazd spod siedziby koła, zbiórka o godzinie 9 na parkingu, dojazd w własnym zakresie, ale zapraszamy również osoby niezmotoryzowane. Kilka miejsc będzie wolnych. Oczywiście zapewniamy worki. Prawdopodobnie będzie jakiś gorący posiłek po sprzątaniu, po dobrej robocie, po wysprzątaniu. Ale jeżeli ktoś chce wziąć udział w tym sprzątaniu niezrzeszony w waszym kole, to również jest chyba mile widziany. Mile widziany, wszystkie osoby zapraszamy. Nie tylko wędkarze odpoczywają nad brzegami jezior. A wędkarze śmiecą nad brzegami jeziora, bo często przechadzając się nad brzegiem jeziora, chociażby Trzesiecko, można znaleźć właśnie opakowania po karmie, po zanętach
to chyba nie powinno tak być. Nie powinno być tak, tak. Wędkarz jest według mnie największym śmieciarzem brzegów jezior, bo faktycznie widać po zanętach, po reklamówki, po przywiezionym jedzeniu, wszystko zostaje na brzegach. Oczywiście z brzegów wpada to do wody i tak nie powinno się dziać, bo z wody już ciężko wyciągnąć. No dlatego sprzątacie. Jeszcze raz przypomnijmy, kiedy koło PZW Jesiot, gdzie się mieści? Przy ulicy 9 Maja, spotkanie w tą niedzielę, 20 marca, o godzinie 9 na parkingu. Ale jeżeli ktoś dojedzie nad jezioro Radacz, może tam na was poczekać, tak? I no wziąć udział w tej akcji. Wszyscy razem wyjeżdżamy pod siedziby koła przy ulicy 9 Maja, ale jeżeli ktoś się pojawi już tam na jeziorze Radacz, na pewno będzie nas widać, bo liczymy na wiele osób. Zapraszam. W niedzielę 20 marca o godzinie 19 w kinie Wolność odbędzie się wieczór z teatrem tańca. Na scenie zaprezentuje się zespół tańca współczesnego Rebelia z premierowym spektaklem Gravity, a gościem specjalnej imprezy będzie słynny Polski Teatr Tańca z Poznania, który wystawi dwa imponujące spektakle – Efekt Halo oraz Sumo. Od dawna chodził mi po głowie taki pomysł, żeby przybliżyć mieszkańcom naszego miasta taniec współczesny, ponieważ jest to dziedzina z jednej strony niszowa, a myślę, że niezasłużenie dlatego, że spektakle oparte na tańcu współczesnym są tak naprawdę dla każdego. I niekoniecznie trzeba mieć jakieś przygotowanie specjalistyczne, żeby móc cieszyć się oglądając tego typu spektakle. Rebelia będzie miała premierę. Będzie to drugi spektakl w choreografii Thierry'ego Vergera. W zeszłym roku, 1 marca, również w marcu, mieliśmy premierę spektaklu pod tytułem Action. I kontynuując współpracę z tym choreografem, w tym roku będzie już drugi spektakl, tym razem pod tytułem Gravity. I no więcej na temat tego spektaklu nie chcę mówić, ponieważ Możemy powiedzieć, że będzie to wydarzenie? Ja myślę, że to będzie wydarzenie na pewno, dlatego że Thierry jest choreografem nieprzewidywalnym i bardzo oryginalnym. Stworzył swój własny styl taneczny. I myślę, że będzie to bardzo ciekawe. Jest to też wielka nauka dla tancerzy z Rebelii. Ale jakby oprócz tego, co dla nas w życiu naszego zespołu jest bardzo ważne, myślę, że dla widza szczecineckiego jest bardzo ważne to, że będziemy mogli obejrzeć profesjonalny teatr tańca, Polski Teatr Tańca z Poznania pod dyrekcją pani Ewy Wycichowskiej. Będą to dwie propozycje kameralne, ponieważ nasza scena jest zbyt mała i nie mamy takiego typowo teatralnego wyposażenia. Niemniej jednak są to pozycje bardzo ciekawe i bardzo widowiskowe i przyjemne w oglądaniu. Pierwsza propozycja nosi tytuł Efekt Halo w choreografii Daniela Stryjeckiego i w sumie można powiedzieć, określić go w ten sposób, że często oglądając coś na bazie takiego pierwszego wrażenia od razu oceniamy, od razu przypisujemy jakieś cechy danemu zdarzeniu czy osobie. Jest to przedstawione w bardzo ciekawy sposób, dlatego że wykorzystane są multimedia, bardzo fajne są efekty świetlne i tak naprawdę oprócz tancerzy, którzy są na scenie, jest jeszcze jeden tancerz, jest nim światło. Jest to bardzo efektowne, współczesna muzyka, myślę, że lubiana przede wszystkim przez młodzież, jest to glitch mob. Spektakl trwa 17 minut. Drugi spektakl nosi nazwę Sumo i opowiada o życiu tancerza, ale też jest to metafora, ponieważ scena została zastąpiona ringiem, a tancerze są przedstawieni jako wojownicy sumo. Są w kombinezonach przerysowujących ich sylwetki, pokazywane są różne sytuacje na scenie, jak walczą ze sobą, jak walczą o akceptację widza, jak walczą o swoją popularność. Czy jest to fair play, to się dopiero okaże. Serdecznie polecam, bo bardzo sympatyczne i bardzo fajne jest to zdarzenie. Poniedziałek to dzień, w którym należy założyć kolorowe skarpety. To znak solidarności z ludźmi z zespołem Downa. Poniedziałek jest dniem Światowego Dnia Zespołu Downa. Z tego też powodu terapeutyczne placówki i szkoły Jasi Małgosia organizują facebookową akcję polegającą na zrobieniu zdjęcia w kolorowych skarpetkach, najlepiej dwie różne, wrzuceniu je na naszą stronę jasimałgosia.pl na Facebooku, wydarzeniu Światowy Dzień Zespołu Downa. Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału na znak solidarności z osobami z zespołem Downa oraz wsparciu dla rodzin.
W okresie Wielkiego Tygodnia odbywają się koncerty pasyjne. Również w Szczecinku w poniedziałek o godzinie 19 w Kościele Mariackim odbędzie się koncert pasyjny Stabat Mater Giovanni Battisti Pergolesiego. W poniedziałek 21 marca o godzinie 19 w kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbędzie się wyjątkowy koncert pasyjny. Jest to, można potraktować to jako prolog, jako takie wejście w mistykę, w misterium męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Wykonawcami, a właściwie organizatorami tego koncertu jest Szczecineckie Towarzystwo Muzyczne wraz ze Szkołą Muzyczną. A wykonawcami tego koncertu będą uczniowie oraz pedagodzy Wydziału Wokalnego działającego przy Szkole Muzycznej wraz z Towarzyszeniem Orkiestry Małej Filharmonii Szczecineckiej pod batutą pana Tomasza Giłki. Co usłyszymy w czasie tego koncertu? Dziełem, który będzie wykonany, będzie taka, można powiedzieć, perła muzyki baroku. Będzie to Stabat Mater Giovanniego Battisti Pergolesiego. Zapraszamy serdecznie, poniedziałek, godzina 19, Kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Szczecinku powstał Komitet Budowy Pomnika Obywatela w Łapko. Pomnik ma być symbolem urzędnika, który utrudnia życie przeciętnemu obywatelowi. Wszystko zaczęło się kilka lat temu, kiedy to Henryk Gaszkowski zbudował przy ulicy Koszalińskiej budynek z gryfem. O prawo użytkowania tego budynku Henryk Gaszkowski zabiegał 3 lata i spotyka się z barierami urzędniczymi. Ja w tej chwili jeszcze nie mogę rozpocząć użytkowania tego budynku, ponieważ sprawa w dalszym ciągu znajduje się jeszcze w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. No, czekamy na rozstrzygnięcie ostateczne w tej sprawie. Mam nadzieję, że już w tej chwili nadzór budowlany w Szczecinku zrozumie już, że powinien wydać pozwolenie na użytkowanie, a nie po prostu wprowadzać mieszkańców Szczecinka i tutaj rok temu Radę Powiatową w błąd. A ten pomnik powinien stanąć w naszym mieście? Uważam, że powinien. To byłaby taka forma przestrogi dla może dla nowych osób, które zechcą, może nie tyle inwestorów, co urzędników, powiedzmy, czy radnych, którzy zechcą władać miastem, żeby to miasto po prostu było w jakiś sposób sprawiedliwe dla społeczeństwa. W tej chwili ono nie jest sprawiedliwe dla społeczeństwa. Szuka wszelkich przeciwności, żeby takiego człowieka po prostu w jakiś sposób według swojego uznania walić, że się tak brzydko wyrażę. A jak pan myśli, ten pomnik stanie, miasto wskaże lokalizację i będzie determinacja komitetu budowy tego pomnika i on powstanie? To znaczy, myślę, że będą tutaj perturbacje co do samej decyzji odnośnie postawienia tego pomnika, ale z drugiej strony ci radni, którzy powiedzmy będą głosowali przeciw, to mogą być podejrzewani przez społeczeństwo, że popierają korupcję. Także to jest sprawa bardzo kontrowersyjna, moim zdaniem. A jeżeli chodzi o komitet, myślę, że komitet jest na tyle zdeterminowany, że będzie dążył do tego, żeby ten pomnik tutaj w mieście postawić. No, lokalizację ma wyznaczyć Rada Miasta czy Burmistrz, trudno mi powiedzieć. Tak, tak na zakończenie, podsumowując, od 3 lata ten budynek już jest gotowy do użytku, no i nie można go użytkować, tak? Od 3 lata staram się o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. To jest od momentu, kiedy złożyłem wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie. 3 lata trwa cały ten przewód, tak bym to nazwał, bo początkowo w swoich rękach to miał nadzór budowlany szczecinecki, potem wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, który zupełnie nowy zarzut postawił. Te zarzuty szczecineckie zostały całkowicie obalone, a nowy zarzut został obalony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny. Potem była bezczynność, złożyłem wniosek o ukaranie wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Sprawa 10 miesięcy leżała odłogiem.
potem zrobiliśmy kasację. W kasacyjnej sprawie Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie suchej nitki nie pozostawił na Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w mojej sprawie, także sprawa wraca z powrotem do rozstrzygnięcia. No i w międzyczasie oczywiście nadzór budowlany wznowił postępowanie, jak zalecił Wojewódzki Sąd Administracyjny. Potem to wznowieniowe postępowanie umorzył, a następnie wyznaczał terminy przeprowadzenia dodatkowych kontroli. To nie jest zgodne z rozporządzeniem ministra bodajże infrastruktury, jak się nie mylę, warunki techniczne, z warunkami technicznymi, bo taką kontrolę przeprowadza się tylko raz na wniosek tutaj inwestora, no i potem mogą być kolejne kontrole, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy stwierdzi się nieprawidłowości, one zostaną do końca rzeczywiście uznane. W moim przypadku nie ma żadnych nieprawidłowości. Sąd wszystkie zarzuty postawione przez nadzór budowlany uchylił, czyli oczyścił budynek ze wszystkich zarzutów. Miejmy nadzieję, że ta sprawa niedługo się skończy. No, będzie to rozstrzygnięcie pozytywne dla pana. No i czekamy na ten pomnik. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i czy on rzeczywiście będzie taka wola, aby ten pomnik w Szczecinku stanął. Dziękuję bardzo. W sobotę Szczecineckie Bractwo Kurkowe organizuje szczecinecki turniej strzelecki w konkurencji karabinek pneumatyczny. Turniej odbędzie się w hali Ślusarnia, początek zawodów o godzinie 9. Organizatorzy Art Pikniku zapraszają w poniedziałek o godzinie 11 do Ogrodu Różanego w Parku Miejskim. Tam odbędzie się topienie marzanne, symbolizujące pożegnanie zimy i powitanie wiosny dla przedszkolaków. I to już była ostatnia informacja w aktualnościach. Za chwilę reklama po reklamach. Okruchy na niedzielę.